Cześć kochani, witam Was serdecznie z Brzozowego Lasu i zapraszam Was na kolejne Forest Challenge w moim wykonaniu. Wyzwanie dostałam od Dadziejki i Mario, przemiłych, przemyłych vlogerów. Pozdrawiam Was kochani serdecznie, oni mają takie fantastyczne filmiki. Zapraszam wszystkich, którzy ich kanału nie znają, zapraszam tam, bo warto obejrzeć, to są po prostu artyści i ludzie o bardzo wrażliwych sercach i bardzo, bardzo fajni, także od nich dostałam to wyzwanie i jeszcze raz zabieramy się za sprzątanie lasu, chociaż ja sprzątam już tak czy owak ten las, ale zawsze się coś znajdzie, więc zobaczymy, co tam dzisiaj w trawie piszczy. No i kochani, No to jedziemy z tym koksem. Dobra, okej. Pozdrawiam Was wszystkich przyjaciele, którzy tu jesteście. U mnie u Grynelki, którzy przychodzicie. Dziękuję Wam za to. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, włączcie dzwoneczek też, żebyście wiedzieli, że filmy przychodzą. Nie zapomnijcie tego, o tym dzwoneczku. No i jedziemy z koksem, prawda? Jest piękny poranek. Słońce jest, ono czasami zachodzi, tak, bo są chmury, także raz jest, raz nie, ale w tej chwili akurat jest, więc idziemy po prostu. Popatrzcie, jakie cudne drzewo. To raczej dwa drzewa splecione ze sobą, jak bliźnięta. Popatrzcie, jakie przepiękne. One idą, to są wysokie, na samej górze mają takie czuprynki, jak dwa panki. A tutaj na dole, popatrzcie tylko, na dole mają, tutaj niestety, tak wygląda, jakby to było obgryzione, ale ja nie sądzę, żeby to było obgryzione. Ja raczej myślę, że to jest, tutaj się ocierało jakieś zwierzę. Tak mi się wydaje, że jakieś zwierzę się tu ocierało. Może Sanka mi powie. Sanka, kochana, ty jeśli oglądasz mój filmik, no to wypowiesz się na ten temat. Może będziesz wiedzieć więcej. No ja nie wiem, co to było. Seli tutaj czeka na mnie, moje pieseczki. A my idziemy, no i zobaczymy, po pierwsze tak, popatrzę jeszcze trochę, czy jakaś wiosna jest, bo na razie widzę kwiateczki takie malutkie. U nas wszystko przychodzi później, ale za to jak rozkwita, to jest nieporównywalnie pięknie. No i zrobię oczywiście, tak jak mówię, będę szukać śmieci dalej. No więc idziemy sobie. Chodź, no chodź Heniuś. Co tam Henia znalazła, chodź. No tam jest. Jest tyle ciekawych zapachów teraz, prawda? Bo las się budzi. Różne stworzonka wychodzą z norek. Też się budzą, przeciągają się. Kreciki się przeciągają. Mrówki się przeciągają. Przerywają swój zimowy sen. Już się chyba wyspały. No i tutaj Henia i Ritka patrzą, co to za ciekawy zapach. Tego nie było zimą, kiedy jeszcze śnieg leżał. Chociaż tu śniegu było niewiele, prawda? No. Heniuś! Heniuś! Co taki niecierpliwy jesteś, Heniulek? Heniuś! Ozi! A Ozi, jaki grzeczny! Ozulek, chodź! No chodź, chodź, chodź! Chodź, Ozuchna, chodź, 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 chodź. Patrzcie, wszystkie przychodzą, wołam jednego, przychodzą wszystkie do pani Cygan, też ten wielki pies, ale on mnie strasznie lubi. Cyguś! Cyganek. Ozuś. Idziemy? Idziemy, zobaczymy dalej, jakie śmieci ludzie wyrzucają, tak? Robin, rozumiesz, co mówię? Idziemy dalej. Popatrzcie, tutaj przy ścieżce posiały się takie malutkie choinki. Ja wiem, że ich nikt nie posiał. One po prostu się zasiały tutaj. O, jak Seli cudnie wygląda. Seluś! Czekają na mnie pieski. No i te małe choineczki tutaj są olbrzymie. Popatrzcie, jakie piękne. Przepiękne. Przepiękne. Świerki. Cudowne. A tutaj te malutkie, one też chcą być takie duże, no ale trochę czasu będzie im to zajmie. Tak? No i zobaczymy, które z nich przetrwają. Prawda, Seli? Prawda, Seli? Prawda, Ritka? Ritka? Tak? Zobaczymy. A my idziemy dalej szukać. Tu jest bardzo piękne drzewo, które ja lubię. Jest takie potężne. Właśnie tylko. Cóż to za piękne drzewo. Nie wiem, czy oglądaliście Władcę Pierścieni, tam właśnie były te drzewa takie olbrzymie. Nie pamiętam, jak one się nazywały.
No nie pamiętam. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy coś znajdę. O, słuchajcie, widzicie tam na dole? Tam są jakieś śmieci, więc ja już tam schodzę. Jedna puszka, druga puszka. One obydwie u mnie wylądują w torbie. Tutaj jestem na samym dole. Zeszłam w dół. Popatrzcie, jak w górę trzeba by było sobie iść. A ja jestem tutaj na samym dole i podejrzewam, że to ktoś zrobił, kto zbierał sobie grzyby. No i wiecie co? I paskudnie po prostu wyrzucił puchę. O matka, jakby mnie René zobaczył, gdzie ja zeszłam, to by mnie udusił. W każdym razie, patrzcie, jestem zupełnie na dole. Na dole płynie właśnie ten strumyk, który wypływa z gór. A tutaj jest, popatrzcie, tylko chciałam pokazać taką ciekawą rzecz, jak obsuwa się ziemia. Ziemia się obsuwa i no i drzewa pokazują korzenie, popatrzcie tylko. Jest niesamowite po prostu. Widzicie? A tam trzeba iść na samą górę. A my jesteśmy tutaj. Taka po prostu wyrwa, te drzewa później mnie tu też będą miały tutaj te korzenie na wierzchu, ale my idziemy sobie w górę, zobaczymy co tutaj jest. Tutaj wygląda to jeszcze ciekawiej, tak niesamowicie, naprawdę jak w jakimś horrorze. Popatrzcie, popatrzcie tylko. Wszystko jest obsunięte, a ja robiłam często dla Was filmiki z samej góry. No a teraz jestem na samym dole, widzę jak to wszystko pięknie wygląda. Tak po prostu tutaj jest, jak są wichury wielkie, no to te drzewa też się, niektóre, które są słabsze, się przewracają. Dobra, idziemy sobie zbierać śmieci w górę. Tutaj strumyk bardzo pięknie, on jest czysty tutaj ten strumyk, no bo tu na razie jeszcze nikt nie miał szans na dół zejść i wrzucić te puszki. To tylko i wyłącznie dlatego, bo we wsi niestety w strumieniu przewala się pełno butelek, pełno puszek, pełno wszystkiego. W każdym razie tutaj u mnie na razie jest jeszcze bardzo czysta woda. Teraz tak, popatrzcie, jak tutaj pięknie wygląda, niesamowicie. Te dwa drzewa, słuchajcie, one wyglądają, też są obok siebie. Bardzo się lubiły widocznie dwie koleżanki albo dwaj koledzy. I właśnie wygląda to tak, albo jak jakiś świecznik, albo to drugie drzewo tutaj z prawej strony. Muszę przejść tu, to lepiej będzie tak może widać. Ta torba mi tutaj na ręce wisi, dlatego takie szelesty są. No to jedno drzewo tak wygląda, jakby miało po prostu, jakby było takie widły wielkie, olbrzymie. Nie? Albo rogi, jelenia. Idziemy dalej. To Wam chciałam pokazać. Zobaczcie tylko drzewo wyrwane z korzeniami. Właśnie jaka jest siła natury. Po prostu wyrwało i to drzewo leży w poprzek nad tym jarem. Nad strumieniem, no ale przejść po nim raczej nie można, bo jest takie cienkie. A ja tu znalazłam puszkę i zaraz po nią idziemy. Zaraz ją włożymy do tego, do wora. Pucha do wora. Wyłączę tu, bo spadnę. Normalnie jest bardzo stromo. I kolejna butelka. Butelka idzie do wora. Słuchajcie, ja już tutaj większość wyzbierałam takich rzeczy, które są na mojej drodze. A teraz po prostu zapuszczam się w takie tereny bardzo nieznane. Co my tutaj mieliśmy? Polaris gazowana o smaku. O jakimś smaku. O smaku jabłkowym. No patrzcie. Dobra, do worka idź. Idziemy sobie dalej. Tutaj mam książkę. Książkę, bo ja zawsze mam przy okazji w lesie książkę. Książka wspaniała, Zwierzęta, etyka i chrześcijaństwo. Opowiem później o niej, bo będę może robić kolejny filmik o książkach, ale teraz to nie temat na to. Tu jest mój plecak. Seli czeka. No nie wiem, gdzie jest Henia. Henia gdzieś pewnie kopie dziury. Tam jest Heniulet mój, widzicie ją? Jest, także idziemy dalej. Zdejmę tylko rękawiczkę na razie. Za chwilę się zobaczymy. Jeszcze jedna butelka, więc dużo ich nie znajduję. Słuchajcie, bo już praktycznie wszystko wybrałam, natomiast chodzę inną drogą. Teraz taką, no mówię, w takich chaszczach się poruszam. No więc teraz, o, Ritka, tylko mi do tej butli się nie zbliżaj, żeby tobie się coś nie zdało. Zakładam rękawiczkę i do wora.
No dobra, słuchajcie, wyszło słońce. Zobaczcie, jak przepięknie jest. Jak jest przepięknie. Naprawdę to tylko chciałabym powiedzieć i tak powiem. Laudato si, o mio signore. Bo jest tak pięknie. Idzie wiosna. Przed chwilą widziałam skowronka, który przelatywał nad polem. Jak będziemy cicho, to usłyszymy ptaszki. Zobaczcie, jakie cudne niebo jest niebieskie. Śmieci zebrałam o tyle. Zaraz wam pokażę. Taka torba to jestem ja tutaj w tej torbie. Nie ma za dużo. No tyle jest tych śmieci. Trzy puszki i dwie butelki. Trzy puszki, dwie butelki. Ale to tylko dlatego, bo ja już prawie wszystko tu wyzbierałam bez wyzwania Forest Challenge. No ale tak właśnie jest. Codziennie sobie mam taką reklamówkę i to co jest, to widzę. I patrzcie, jaka Rita jest piękna. Ritka, Riteczka, Ritelka kochana. Ritka kopała trawę. Jest kopała trawę, kopała dziurę. No i tak wygląda właśnie. Tak wygląda. Nosek ma cały w piasku. Ale Litelka jest zawsze przy pani. Przygarnęłam ją z biedy. Wszystkie moje pieski to są kundle. Miałam w swoim życiu dwa rasowe psy. Jednego owczarka, drugiego pudla. I o pudlu opowiadam w tym filmiku Pies czy kot. O owczarku też. Owczarka miałam rasowego tylko dlatego, bo to był przypadek, bo go uratowałam. Dla mnie jest bez znaczenia, czy jest pies rasowy, czy jest pies, czy jest kundel. Ja w ogóle wychodzę z założenia, słuchajcie, że jak długo w schronisku jest chociaż jeden pies, to nie powinno się kupować żadnego rasowego, bo po prostu schroniska są zapełnione, a pseudohodowle powinny być likwidowane. To są psy chore, mają przeważnie właśnie mają choroby serca, jakieś wady. Już nie mówię o tym, że są hodowane w tragicznych warunkach, rzadko kiedy można spotkać rzetelną hodowlę, a w ogóle tego nie powinno być. Po prostu trzeba najpierw pomóc psom, które są bezdomne, które są w schroniskach. Naprawdę zachęcam Was do tego, jeżeli macie okazję, jeżeli chcecie wziąć jakiegoś pieska, to bierzcie takiego biedaka z ulicy, ze schroniska. One stoją w tych klatkach, nie musicie mieć tych pieseczków takich najczystszej rasy, po to tylko, żeby się z nimi pokazać i tak dalej. To jest snobizm moim zdaniem. No i fajnie jest po prostu ratować pieski. Także słuchajcie, idę moją ulubioną ścieżką w dół. Tutaj, tak jak baldachim, nade mną są sosny. I ja sobie idę do domu już i muszę się zabrać za pracę. Słoneczko jest piękne. Pożegnam się z wami. Ozulka wzięłam na smyczkę już, żeby nie szedł po prostu gdzieś tam. Niech on już idzie do domu, wybiegał się. No i ojej, muszę uważać, żebym się nie przewróciła. Seli! Rita! Seli, woła ma Seli, czeka tutaj. Jaka ja jestem głupia, Jezus Maria. Dobra, słuchajcie. Więc jeżeli macie okazję, wyjdźcie jeszcze. Wyjdźcie, wychodźcie, zacznijcie wychodzić z domu, bo jest cudnie, pięknie. Pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, tak trudno mi się pożegnać, chciałam Wam powiedzieć, że sosny dostają już takie małe pączki, także naprawdę u nas... O, Henia, ale biegnie Henia, Henia. Heniuś, gdzie byłaś? Tu jesteś cała. Heniulek, Heniuś, gdzie ty byłaś? Powiedz, no jesteś cała w piasku. O Jezu, jak na mnie skacze Henia, Heniulek mój kochany. Zmęczyłaś się, Henia? Idziemy do domku. Dobrze, dobrze, ja wiem. Ja wiem, co mi chcesz powiedzieć. W domku jest was fajne, tak. Coś fajnego, śniadanko jest was fajne. Moje psy rozumieją i po polsku, i po niemiecku, są dwujęzyczne. Dobra, to no. Henia zresztą mieszkała w Niemczech i Seli też mieszkała w Niemczech. Ozzy też mieszkał. Ozzy to nawet mieszkał w Rumunii przedtem. No a Rita mieszkała tylko w Polsce, na wsi, a teraz jest u mnie. No i naprawdę jeszcze raz wam pokażę, jak tutaj pięknie jest. A jak będzie wiosna i będę tutaj chodzić, zobaczycie, jak tu jest cudnie po prostu. To się w głowie nie mieści. O, Ritka przyszła też. Ritek? To co, idziemy do domku? Idziemy. No to na razie, papa, pa, kochani. Kochani, nie mogłam się pohamować, żeby nie sfilmować tego pięknego lasku brzozowego, także tutaj powiem wam, jakie są nominacje. Uwaga, uwaga, kochani. Więc do akcji Forest Challenge mianowałam trzy kanały, trzy przemiłe osoby. Najpierw powiem o paniach, więc będzie to Anna DE, moja pokrewna dusza.
Tak jak zresztą wiele duszyczek tutaj jest, moich pokrewnych, i wszystkie bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkie duszyczki, które się czują moimi pokrewnymi, pozdrawiam, ale Anna DE, tak, nie Anna D, ta, którą, o której już mówiłam, również przemiła moja pokrewna duszyczka, ale Anna DE, która podobnie jak ja kocha drzewa, kocha bardzo naturę, więc Aniu, jeśli masz ochotę podjąć to wyzwanie, zapraszam cię serdecznie do tego. Myślę, że się podejmiesz, będzie mi bardzo miło i będziesz też nominować inne osoby. Zapraszam kolejną przemiłą osobę, którą też bardzo, bardzo cenię, która ma bardzo wartościowy kanał. Ten kanał jest bardzo malutki, zapraszam Was na niego. I to jest Iwa Przyrodniczka. Bardzo Was zapraszam i przede wszystkim Iwonko, kochana, nominuję Cię do akcji Forest Challenge. Myślę, że wywiążesz się z zadania z miłą chęcią i bardzo serdecznie Cię do tej akcji zachęcam. No i nominuj kolejne osoby. No i teraz przyjdzie jeszcze rodzynek, to będzie właśnie nie rodzynek, bo dwa na jednego, ale zapraszam Pana, to Pan będzie moja też pokrewna dusza. Tak, to będzie Janusz Górski, mój sąsiad za płotu, czyli z Małopolski. Polski. Bardzo Cię, Janusz, pozdrawiam serdecznie, zapraszam Cię do tej akcji. Myślę, że wywiążesz się z niej znakomicie, bo masz chyba już duże doświadczenie. A teraz zrobisz filmik i na filmik na kanał Janusza Górskiego zapraszam Was też bardzo, bardzo serdecznie. Ma przemiłe pieski, ma kotka, ma gospodarstwo, kocha zwierzęta, jest przemiłym rolnikiem. No i jak mówię, moim sąsiadem, bardzo dowcipnym, fajnym panem. Ja go bardzo lubię. Pozdrawiam Cię, Janusz, serdecznie. Zapraszam Was na ich kanał, a Ciebie, Janusz, zapraszam do akcji Forest Challenge. No i kochani, moja wybrana trójko, wywiążcie się z zadania dobrze i poślijcie akcję dalej w świat, żeby to się rozwijało. A ja postaram się, żeby ta akcja też poszła jeszcze dalej. No i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Kochani moi, pozdrawiam Was. Idę teraz już do domu, bo czekają mnie obowiązki. Zapraszam Was do subskrypcji, do odwiedzania mojego kanału. No i spotykamy się w kolejnym filmiku. Pa, pa. Jeszcze tak na koniec przeliczyłam się, kochani. Myślałam, że będą tylko dwie butelki, dwie puszki, jedna butelka, ale jeszcze trochę wzięłam inną drogę do domu i znalazłam jeszcze trzy paczki chipsów, jeszcze jedną puszkę, jakieś takie worki obrzydliwe. No więc teraz z tym idziemy, położę to przy drodze w takim worku, gdzie napisałam, że są worki, że to są śmieci, które zbieram z lasu i no i zobaczymy. Gmina będzie powiadomiona, musi to wziąć. No to na razie.